Onet24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego doszło do wymiany ognia między policjantami a mężczyznami, którzy wcześniej napadli na stację benzynową. Ranny został funkcjonariusz, jeden z bandytów zginął, za drugim trwa pościg. Przed godziną czwartą dwóch mężczyzn napadło na stację benzynową w okolicach Pleszewa w Wielkopolsce. Sprawcy odjechali w kierunku Dolnego Śląska. W czasie policyjnego pościgu doszło do wymiany ognia. W jej wyniku ranny w szyję został funkcjonariusz. Jeden ze sprawców został postrzelony w okolice nóg. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł. Drugi sprawca zbiegł. Trwa policyjna obława. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zasiadł Michał Tusk. Syn byłego premiera został wezwany w charakterze świadka. Zeznania Michała Tuska mają związek z inwestycją spółki należącej do Marcina P. w linie lotnicze OLT Express. Syn byłego premiera pracował dla tego przewoźnika od marca 2012 roku i zajmował się przygotowaniem siatki połączeń lotniczych i działaniami z zakresu public relations. Zdaniem polityków PiS najważniejsze pytanie brzmi, czy zatrudnienie Michała Tuska w OLT Express było celowym działaniem, które miało roztoczyć parasol ochronny nad spółkami Marcina P. Znana jest już tożsamość napastnika, który wczoraj próbował dokonać zamachu terrorystycznego na dworcu centralnym w Brukseli. Mężczyzna był znany policji, ale nie w związku z działalnością terrorystyczną. Śledczy nie ujawnili jego nazwiska. Dworzec centralny w Brukseli został już ponownie otwarty dla podróżujących. Wczoraj wieczorem na jego terenie doszło do wybuchu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zamachowiec został zastrzelony przez patrolujących dworzec żołnierzy. Jak podaje agencja AFP, po północy na stacji doszło do kolejnego wybuchu. Tym razem eksplozja była kontrolowana. Ładunek wysadzili saperzy. W centrum Brukseli wciąż obecne są zwiększone siły policji i wojska. Podczas zbliżającej się wizyty Donalda Trumpa w Warszawie prezydentowi Stanów Zjednoczonych towarzyszyć będzie małżonka. Urodzona w Słowenii Melania Trump pojawiła się u boku swojego męża również podczas niedawnej pierwszej wizyty Trumpa w Europie. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Polskę 6 lipca w drodze na szczyt G20, który odbędzie się w Niemczech. Donald Trump będzie w Warszawie gościem szczytu państw Trójmorza, w którym wezmą udział przywódcy państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Rozmowy mają dotyczyć m.in. kwestii bezpieczeństwa oraz współpracy transatlantyckiej w dziedzinie inwestycji rozwojowych. Teraz to wszystko, Onet24. Dziękuję za uwagę.